Tak, więc ja chciałbym w ramach tej prezentacji opowiedzieć coś o nowej fali frameworków Java'owych do pisania aplikacji webowych. Będę mówił ogólnie o Micronaucie, Quarkusie i Helidonie, o tym, głównie o tym, co łączy te trzy frameworki, skąd one się wzięły i w zasadzie, czy jest powód, żeby się nimi interesować. Parę słów tylko o mnie. Ja jestem pracownikiem Atlassian Poland. 2 lata temu dołączyłem do takiej firmy gdańskiej Spartes. Spartes już od jakiegoś czasu nie jest Spartesem, tylko Atlassianem. No i w ramach pracy nad produktami Atlassiana, między innymi nad Jira Cloud, interesuję się tymi nowymi frameworkami, no bo może wszystko się bardzo szybko zmienia, warto być na czasie, tak mi się wydaje. Więc chciałbym się podzielić moimi doświadczeniami bardzo wstępnymi, takimi pobieżnymi z tymi trzema frameworkami. Chciałbym się z wami podzielić tym, czego się dowiedziałem na ich temat. Zastanówmy się tak naprawdę, zacznijmy od tego, że się zastanowimy, jaki jest obecny stan Java w chmurze i dlaczego te frameworki w ogóle się pojawiły. Co one mogą nam dać? Skoro mamy takie frameworki jak Spring Boot, mamy coś, co kiedyś było Java II, a teraz Jakarta II się nazywa, tak? No, Java jako język programowania w ogóle jest już bardzo ugruntowana, przecież ma ponad 20 lat, tak? I wiemy, jak pisać aplikacje webowe w Java, prawda? No więc ja pozwolę sobie na taką małą kontrowersję. Zacznę od tego, że zadam pytanie i jeżeli możecie, to odpowiedzcie na czacie od razu. Jak uważacie, czy Java to jest, czy w ogóle wirtualna maszyna Java to jest coś szybkiego, czy coś wolnego? No, już widzę, że ktoś tam zaczyna pisać coś, nie coś. Slow. Fast enough. Go szybsze. No to ja wam odpowiem, jak przystało na prawdziwego konsultanta IT. To zależy. A co to znaczy szybkie albo wolne? No więc właśnie. Tutaj pojawia się odpowiedź, jak Java jest rozgrzana, jak wirtualna maszyna Java jest rozgrzana, to jest szybka. No więc tak naprawdę, czy szybka, czy wolna, to jest pytanie, które w ogóle nic nie znaczy. I odpowiedź też nic nie będzie znaczyć, bo mówimy o różnych rzeczach. Mianowicie, możemy mówić na samym początku o tak naprawdę dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest, jak szybko wirtualna maszyna Java startuje. To znaczy, jak szybko może odpowiedzieć na przykład, jeżeli uruchamiamy jakąś instancję, jak szybko ta instancja aplikacji zacznie odpowiadać na przychodzący ruch HTTP. No i pod tym względem Java jest raczej po tej wolnej stronie, prawda? W porównaniu na przykład z Node.js, gdzie Node.js szybko wstaje, już zaczyna serwować, tak odpowiada. Tutaj pojawiła się nawet taka odpowiedź na czacie. Wolno startuje, ale jest szybka. Tak, dlatego że wirtualna maszyna Java, domyślny taki stos Javowy, działa w ten sposób, że mamy tak zwanego hotspota, czyli kompilator just in time, który przygląda się aplikacji, jak ta aplikacja jest wykonywana, gdzie są te gorące punkty, które są najczęściej wykonywane w kodzie i je optymalizuje, kompiluje do kodu maszynowego. Przechowuje sobie ten kod maszynowy w pamięci i po rozgrzaniu się wirtualna maszyna Java jest naprawdę szybka i może być nawet czasem szybsza niż kod ręcznie napisany w C czy w C++, powiedzmy. Takie słyszałem doniesienia, to jest możliwe. Więc zastanówmy się, z czego to wynika. No to wynika z tego, jak wirtualna maszyna Java wewnętrznie jest zbudowana. Mianowicie, tak na samym podstawowym poziomie, wirtualna maszyna Java to jest właśnie wirtualna maszyna oparta w dodatku o stos, interpretująca bytecody. To jest interpreter, który w ogóle nie przystaje do tego, co mamy w metalu, do sposobu, w jaki prawdziwy komputer wykonuje kod, prawda? Prawdziwy komputer ma pamięć, ma procesor z rejestrami, wirtualna maszyna ma stos, interpretuje bytecody, tak? Więc to jest ta przyczyna, dla której na takim podstawowym poziomie
Wirtualna maszyna Java jest po prostu wolna. Jako odpowiedź na ten problem powolności wirtualnej maszyny Java, dawno, dawno temu, już prawie podejrzewam, że ze 20 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, ze 20 lat temu, odpowiedzią był just-in-time, kompilator just-in-time, czyli taki, który bierze ten kod, bytecode klasy, poszczególnej metody i optymalizuje go, kompiluje do kodu maszynowego, do kodu binarnego, odpowiadającego architekturze procesora i w ten sposób powoduje przyspieszenie wirtualnej maszyny Java. Tak? Hotspot to jest technologia, która właśnie jest z nami już 20 lat, jest super zoptymalizowana, dopieszczona pod każdym względem, każde możliwe tak naprawdę, no może nie każde, ale wiele optymalizacji zostało w niej zaimplementowanych, było bardzo dużo pracy włożone w to, żeby to było właśnie optymalny sposób na wykonywanie programów javowych. Problem polega na tym, że Hotspot jest z nami już przez 20 lat. Znaczy, głównie z Oracle, tak? Bo to Oracle, a wcześniej Sun rozwijał wirtualną maszynę Java i Hotspot jako technologię. Hotspot jest napisany w C++. I to sprawiło, że Oracle uznał, że inżynierowie Oracle uznali, że w zasadzie to już jest coś, czego się nie da utrzymywać, bo to jest kod, który tam właśnie w najstarszych swoich warstwach ma 20 lat, napisany w C++. Dzisiaj już ludzie nie uczą tak programować. Mieli problem z utrzymaniem hotspota i postanowili, że skoro łatwiej jest znaleźć dobrego programistę Java, to może trzeba pójść w tym kierunku. I wymyślili sposób na rozwiązanie tego problemu. Ja zwrócę jeszcze na jedną rzecz uwagę, zanim przejdziemy dalej. Myślenie, czy też ogólne założenie, jakie stoi za hotspotem jako just-in-time compilerem, jest takie, że mamy sobie serwer aplikacyjny, na który jest instalowana aplikacja, czy tam webowa, czy JEE. Ten serwer aplikacyjny, no jak jest uruchomiony, to będzie chodził. Tak, on będzie chodził rok na przykład, dopóki nie będzie jakiejś przerwy technicznej, będzie chodził kilka miesięcy, ale założenie jest takie, że mamy bardzo stabilną sytuację, jeśli chodzi o deployment. Tak? Tutaj nie ma tworzenia nowych instancji, ściągania ich, jak ruch maleje, nie. Po prostu kupujemy najdroższy możliwy serwer i liczymy się z tym, że inaczej, mamy nadzieję, że to nam wystarczy na nawet największy ruch. Tak? Tak jest hotspot skonstruowany i tak jest zoptymalizowany pod wdrożenia w centrach danych. Tak? Czyli co, to w ogóle w zasadzie nie jest rzecz, która jest przeznaczona do dzisiejszego działania w chmurze. Tak? To jest coś, do czego jeszcze wrócę. Na jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę. Kolejna kontrowersja. Java może nie być najlepszym językiem programowania na świecie, a przynajmniej nie do konkretnych zadań. I to jest też coś, z czym Oracle musiał się zmierzyć. Tak? Konkurencja ze strony Kotlina, konkurencja ze strony Groovy'ego, ale to jest jeszcze wirtualna maszyna Java, to jest w porządku. Ale co jak ludzie zaczynają pisać w TypeScriptie, w JavaScriptie, w Pythonie, tak? To wszystko jest konkurencją dla Java. I to też miało wpływ na jakby to ogólne rozwiązanie, z którym Oracle musiał się zmierzyć, w którym musiał wymyśleć, żeby odnaleźć Java na nowo, wynaleźć tą Java na nowo. I odpowiedzią, którą Oracle wymyślił jakby, biorąc pod uwagę hotspot, jego dziedzictwo, odpowiedzią jest GraalVM. Czy ktoś z Was słyszał już o GraalVM? Piszcie na czacie. Co to jest GraalVM i dlaczego ma znaczenie? No więc GraalVM to jest taka technologia, czy też zestaw technologii stworzonych właśnie przez inżynierów Oracle, który ma na celu ostatecznie zastąpić hotspota i sprawić, że Java znowu będzie miała znaczenie, tylko w tym nowym świecie, w tym świecie chmury. Przede wszystkim GraalVM to jest kompilator just-in-time, który właśnie
jest zbudowany w ten sposób, żeby zamieniać kod, byte kody Java na kod natywny, ale jest napisany inaczej niż Hotspot. Przede wszystkim dlatego, że ten just-in-time compiler jest napisany w Javie i korzysta z API javowych. To jest coś, do czego każdy programista Java ma dostęp w wirtualnych maszynach Java. GraalVM to także takie narzędzie, które nazywa się Native Image i środowisko uruchomieniowe nazywane Substrate VM. Substrate VM to jest środowisko uruchomieniowe, to jest takie rzeczy jak Garbage Collector. To jest bardzo uproszczone środowisko uruchomieniowe, ta cienka warstwa między Javą a systemem operacyjnym, która sprawia, że można wziąć istniejący kod w Javie i statycznie, to znaczy nie w czasie uruchomienia aplikacji, tylko przed uruchomieniem aplikacji, za pomocą narzędzia Native Image zamienić na plik wykonywalny danej platformy. Tak? Czyli możemy wziąć plik jar i na Windowsie zrobić z niego plik exe. Możemy wziąć plik jar i zrobić z niego DLL-kę, jeżeli chcemy wczytywać jako dynamiczny kod w jakiejś natywnej aplikacji. Czy dojdzie do zmiany JVM w GraalVM? GraalVM to jest tak naprawdę część JVM-a i w tym momencie to jest cały czas jeszcze projekt, który Oracle określa jako badawczy. Natomiast GraalVM-a można używać z każdym JDK i z OpenJDK i z Oracle JDK od wersji 8. To jest po prostu coś, co można dociągnąć do Javy. Od Javy 9 GraalVM po prostu jest wtyczką do wirtualnej maszyny Javy. Jeśli chodzi o wersję Javy 8, to trzeba mieć specjalny build, ale one są do pobrania, który umożliwia jakby właśnie korzystanie z tej wtyczki. Od Javy w wersji 9 jest po prostu wewnętrzne API wirtualnej maszyny Javy i GraalVM implementuje te API, sprawiając, że można właśnie korzystać z tych dobrodziejstw. Ale wracając do tematu, GraalVM to tak naprawdę dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest ta technologia Just in Time, która ma zastąpić Hotspota tak naprawdę. I druga rzecz to są narzędzia, które pozwalają zamienić aplikację Javową na aplikację natywną uruchamianą jako plik exe na przykład na Windowsie albo jako binarium Linuxowe. Te narzędzia są dostępne na trzech platformach, na Windowsie, na Linuxie i na macOSie. Ale co nam to daje? Po co to robić? No, po co zamieniać aplikację Javową na aplikację natywną? No właśnie po to, żeby uniknąć problemów, które ma wirtualna maszyna Java w czasie startu, dlatego że te narzędzia dokonują statycznej inicjalizacji tego kodu. To wszystko, co mamy tam na przykład w klasach, w blokach static. Ten kod jest wykonywany tylko raz, na samym początku, kiedy ta binarka jest tworzona przez narzędzie Native Image. Chodzi o to, żeby stworzyć binarkę, która będzie się uruchamiać tak, jak natywna binarka powinna się uruchamiać, to znaczy szybko, tak? I tutaj głównym celem jest zmniejszenie boot time, tak? Czyli tego czasu wstawania aplikacji. To narzędzie ma swoje ograniczenia, między innymi takie rzeczy jak refleksja w czasie działania programu jest bardzo mocno ograniczona. Ona jest możliwa, ale trzeba wskazać temu narzędziu, jakie rodzaje tej refleksji będą wykorzystywane. To znaczy możemy na przykład wybrać metodę po nazwie i natywnie ją, przepraszam, nie natywnie, wywołać ją dynamicznie po nazwie, używając refleksji, natomiast trzeba o tym temu narzędziu wcześniej powiedzieć i są sposoby, żeby przekazać te informacje, jest plik konfiguracyjny JSON, są też narzędzia, które pozwalają zebrać takie informacje, to znaczy uruchamiamy najpierw aplikację jako aplikację JVM-ową, tam jest agent, który robi tracing i on sprawdza, gdzie te wywołania refleksyjne się pojawiają, zbiera te informacje, a potem można już ich użyć po to, żeby zamienić aplikację na natywną binarkę, więc to nie jest jakoś
bardzo trudne, żeby przygotować taką konfigurację, no ale jednak trzeba się trzymać tej zasady, że zamykamy świat, z którym to narzędzie będzie miało do czynienia. Musimy z góry określić jakby wszystkie możliwe sposoby wykonania tego kodu javowego. Nie możemy robić takich rzeczy jak na przykład generowanie bytecodu w locie. To w ogóle tu się nie uda. Takie rzeczy w ogóle nie przejdą z narzędziem Native Image i z Substitute VM. Ale poza tym bardzo dużo jest do osiągnięcia. No właśnie, pomyślmy jeszcze o tym, o czym mówiłem wcześniej, o tym, że jeżeli piszemy aplikację to pod chmurę, no to ona ma inne wymagania niż aplikacja, którą będziemy wdrażać na serwerze aplikacyjnym. Więc takie rzeczy jak to, że chcemy mieć architekturę mikroserwisową, tak? Takie rzeczy jak to, że chcemy używać kontenerów. Nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze parę lat temu wirtualna maszyna Java w ogóle nie zdawała sobie sprawy z tego, że coś takiego jak kontener istnieje i ignorowała na przykład ustawienia pamięci dla danego kontenera. To był taki błąd naprawiony chyba w 2018 roku. Ten błąd polegał na tym, że nawet jeżeli wirtualną maszynę Java uruchamiałeś w kontenerze z jakimś tam zadanym kapem na pamięć i limitem użycia CPU, to wirtualna maszyna Java nie zdawała sobie z tego sprawy, bo myślała, działała tak, jakby miała informację o całkowicie dostępnej ilości pamięci RAM na hoście. I oczywiście kończyło się to problemami typu out of memory exception. Także obecnie ten błąd już jest naprawiony, ale przez długi czas to był problem, jeżeli chciałeś używać Java właśnie w kontenerze. Albo nawet coś takiego jak ostatnio bardzo popularny paradygmat tworzenia aplikacji chmurowych, function as a service, gdzie rezygnujemy z praktycznie wszystkiego, tylko piszemy funkcję, która przyjmuje wejście i ma coś zwrócić na wyjściu i to jest wszystko, cała infrastruktura, to wszystko jest utrzymywane przez dostawcę chmury. No i jak to zrobić w Javie? No więc właśnie odpowiedzią na te wymagania są nie tylko GraalVM, który pomaga odpowiedzieć na wyzwania chmury, ale także te nowe frameworki. Ja pozwolę sobie na kolejną kontrowersję. Czy Java jest przyjazna chmurze? No można powiedzieć, że chyba tak, no bo przecież są takie rzeczy jak Spring Boot Cloud, Netflix, mnóstwo rzeczy zrobił w chmurze za pomocą Java, jest Netflix OSS, a ja sobie pozwolę stwierdzić, że jednak nie do końca. Ta stara Java, gdzie mamy JEE, gdzie mamy Spring Boota, to tak naprawdę to nie są rozwiązania chmurowe. Tak naprawdę ta Java, którą, nie wiem, stara szkoła Java, to nie jest Java chmurowa. I właśnie dlatego GraalVM powstał, właśnie dlatego powstały te frameworki. Więc przyjrzyjmy się właśnie samym frameworkom. Najpierw zastanówmy się nad jedną rzeczą. Typowy czas startu dla prostej Spring Bootowej apki. Teraz to już może nie ma takiego dużego znaczenia, bo sam przetestowałem u mnie na laptopie około sekundy wstaje zwykłe Hello World, gdzie jest jeden kontroler, jeden endpoint, który odpowiada Hello World. To jest około sekundy. Jeszcze, ja wiem, z rok temu, dwa lata temu, jak powstawały te frameworki nowe, to było 40 sekund, 50 sekund, prawda? No właśnie, 6 sekund tutaj widzę. Zależy od laptopa też, prawda? Ale jednak ten czas wstawania aplikacji Spring Bootowych kiedyś to był, no, dużo się działo, dużo magii musiało się dziać w tym czasie, kiedy aplikacja wstawała. Z tym sobie Spring Boot poradził, natomiast jest jeszcze jeden problem, mianowicie ponieważ Spring Boot korzysta bardzo dużo z refleksji, robi bardzo dużo rzeczy automatycznie, automagicznie wręcz,
No, to wszystko zajmuje miejsce w pamięci, te metadane klas, te wszystkie informacje o tym, o anotacjach i tak dalej, i tak dalej. To jest poważny problem, bo tego, no, nad tym też Spring pracuje, ale to jest cały czas zasób, który jest zużywany. A w chmurze, przypominam, za wszystko płacimy, za pamięć płacimy, za CPU płacimy, tak? To nie jest tak, że bierzemy sobie największą możliwą maszynę już i korzystamy, tylko tam za każdy zużyty zasób trzeba zapłacić, a my chcemy koszty możliwie, jak się da, redukować. Więc jest to cały czas moim zdaniem problem i stąd między innymi te odpowiedzi. Nowe frameworki, które są zoptymalizowane pod rozwijanie mikroserwisów, które kładą nacisk na odpowiednią utylizację zasobów. Przyjrzymy się Micronautowi pierwszemu. Micronaut z nich jest najstarszy. Micronaut powstał w Stanach Zjednoczonych w takim software house'ie OCI, Object Computing Incorporated. Pracownicy tego software house'u byli zaangażowani wcześniej w rozwijanie Spring Boota, zauważyli te problemy przy korzystaniu codziennym ze Spring Boota właśnie w projektach dla swoich klientów. I dlatego stworzyli Micronauta. Dla nich najważniejszą cechą, którą poszukiwali w tym nowym frameworku, były dwie rzeczy właśnie. Odpowiedź na problemy w chmurze, i to jedna rzecz, a druga rzecz, kompatybilność ze Springiem. I Micronaut można powiedzieć, że jest bardzo kompatybilny ze Springiem, dlatego że można wziąć istniejący kod napisany dla Springa, nie wiem, biny, jakieś kontrolery i tak dalej, przekompilować jeszcze raz z Micronautem i zacząć korzystać ze wszystkich benefitów Micronauta. Więc jakby to jest szybka ścieżka, jeśli chodzi o przejście ze Springa do Micronauta. W jaki sposób zacząć pracę z Micronautem? No to przełączę dzielenie ekranu na przeglądarkę internetową, pokażę Wam. Ok, pokażę Wam taki. Taką aplikację webową, to jest aplikacja webowa napisana zresztą w Micronaucie, dostępna pod adresem micronaut.io/launch. Tutaj można sobie wygenerować nowy projekt Micronautowy. Mamy do wyboru wersja Java od 8 do 15, wersja Micronauta, no to jasne, prawda? I tak zwane features, czyli czego tam chcemy użyć. Tu są, jest mnóstwo różnych dodatków, które sprawią, że użycie Micronauta no jest w zasadzie, nie ma pytań, prawda? Bo możemy chcemy używać Hibernate. No to możemy użyć Hibernate JPA. Co więcej, z takich fajnych rzeczy, które Micronaut dostarcza, to jest Micronaut Data. To jest osobny projekt mający na celu użycie tych samych optymalizacji, których Micronaut używa do rzeczy jak wstrzykiwanie zależności, użycie tych optymalizacji do warstwy danych. Micronaut tym się wyróżnia, że zasadniczo unika refleksji javowej. Jeżeli się da połączyć te wszystkie biny, zrobić cały wiring bez używania refleksji, to on to zrobi. W jaki sposób? Ano dlatego, że Micronaut używa czegoś takiego, co się nazywa annotation procesor. To jest wtyczka do kompilatora Java, która patrzy na to, jak masz poanotowane klasy, metody i generuje dodatkowy kod, który właśnie jest odpowiedzialny za połączenie tych binów, kiedy aplikacja wstaje. Data JPA, czy tam Micronaut Data, przepraszam, to jest zaaplikowanie tej samej filozofii, ale do warstwy dostępu do danych. Bo JPA, no, Hibernate tworzy mnóstwo różnych proxy po to, żeby można było napisać prostą klasę typu Data Transfer Object i używać je jako ENCI, tak? Tylko odpowiednio poanotować. Ale Hibernate robi to tworząc klasy
w czasie uruchomienia aplikacji, a to jest zjadanie zasobów, zjadanie czasu procesora, zjadanie pamięci, gdzie te metadane dotyczące klasy trzeba trzymać. Data JPA, przepraszam, Micronaut Data przesuwa jakby wykonanie tych operacji na czas kompilacji kodu Java'owego i dlatego właśnie Micronaut jakby tutaj wygrywa, jeśli chodzi o czas uruchomienia aplikacji, bo nie musi robić tych wszystkich introspekcji i tak dalej w czasie, kiedy aplikacja jest uruchamiana, tylko to wszystko jest przesunięte na czas kompilacji. Micronaut, podobnie zresztą jak pozostałe frameworki, o których dzisiaj mówię, Micronaut wspiera także GraalVM, czyli po pierwsze uruchamianie na wirtualnej maszynie Java z GraalVM, ale wspiera też ten drugi tryb, ten drugi zestaw narzędzi, czyli Native Image i Substrate VM. Można wziąć aplikację napisaną za pomocą GraalVM i po prostu zamienić ją na natywną binarkę, która będzie stawać powiedzmy w 0,3 sekundy zamiast sekundy. Tak? OK, to był Micronaut. Następny będzie Quarkus. Więc Quarkus, podobnie jak Micronaut, udostępnia taką apkę webową, gdzie można sobie wyklikać, co chcemy używać. Tutaj jest mnóstwo różnych add-onów, których można użyć do tego, żeby połączyć się z różnymi z bazami danych, z kolejkami i tak dalej, i tak dalej. No wszystko, czego potrzebujecie i już. I generuje się nam projekt albo Mavenowy, albo Gradlowy. Nie można ustawić wersji Java, bo to jest z tego, co pamiętam, używa ostatniej wersji Java. Też bardzo duże wsparcie dla różnych technologii. W zasadzie bardzo podobny do Micronauta. Natomiast to, czym się wyróżnia, to anotacje, które na przykład do weba są używane, dlatego że Quarkus wspiera głównie anotacje JAX-RS. Micronaut ma swoje anotacje. Podobnie jak Micronaut ma zarówno tryb webowy synchroniczny, jak i asynchroniczny. Czyli można korzystać z Webfluxa, z reaktywnego sposobu odpowiadania na żądania HTTP. Dużych różnic nie ma, natomiast Micronaut jest świeższy, to jedna rzecz, a druga rzecz, Quarkus jest pisany przez Red Hata i to jest taka reklama jakby dla OpenShifta, tak? Bo OpenShift jest korzysta z Quarkusa. Micronaut jest używany głównie właśnie przez OCI i widziałem, że zaczyna być używany też przez inne software house'y, natomiast no, cały czas to nie jest poziom popularności Spring Boot'a. Więc to jest Quarkus. I ostatni z tej trójki, czyli Helidon. Helidon tak naprawdę to są dwie rzeczy. Dlatego, że Helidon ma tak zwane dwie edycje. Jest Helidon Standard Edition, gdzie to jest po prostu zestaw bibliotek do tworzenia aplikacji webowych, Reactive Micro Framework, wsparcie dla GraalVM-a, dla Native Image. To, czym się Helidon wyróżnia, to jest ten styl tworzenia aplikacji taki deklaratywny, ale bez anotacji, tak, gdzie możemy po prostu stworzyć serwer w ten sposób, że piszemy create, tak, potem konfigurujemy routing i jakąś lambdę, która decyduje o tym, co ma się dziać, kiedy dany endpoint zostanie wywołany, tak. Albo klasyczny Helidon microprofile, czyli to, co buduje na dziedzictwie Java II, anotacje JAX-RS, wstrzykiwanie zależności CDI,
i typowy kontroler albo serwis, tak, gdzie mamy anotacje, ale to są dwie różne rzeczy. To znaczy można pisać albo w Standard Edition, albo w MicroProfile, ale jedna aplikacja nie powinna mieszać tych dwóch światów, więc o co chodzi? To jest framework stworzony przez Oracle. Oracle w ten sposób reklamuje swoją chmurę, bo twierdzi, że oni swoją chmurę właśnie stworzyli na Helidonie. Jakby chyba celem głównie tutaj jest właśnie zareklamowanie, że można tworzyć środowiska chmurowe, można tworzyć chmury właśnie za pomocą narzędzi Oracle'owych. Okej. Wszystkie trzy frameworki mają pewien zestaw cech wspólnych i to są jakby takie cztery cechy wspólne. Pierwsza cecha to jest to, że każdy z tych frameworków zwraca uwagę na to, żeby boot time był możliwie jak najniższy, ze względu na to, że w chmurze, kiedy uruchamiamy aplikację, jeżeli korzystamy z takiej podstawowej funkcji chmury, czyli autoscaling, tak, że ilość instancji rośnie, zmienia się w czasie, rośnie, kiedy ruch rośnie, maleje, kiedy ruch spada. To jest podstawowe wymaganie dla aplikacji, która ma być uruchomiona w takim modelu wdrożeniowym. Ten czas uruchomienia musi być możliwie niski. To znaczy aplikacja musi być jak najszybciej gotowa na odpowiadanie na żądania HTTP. A druga rzecz to jest to, że wszystkie te trzy frameworki zwracają uwagę na to, żeby mieć niski narzut na wykonanie. Spring Boot ze swoją magią, ze swoimi anotacjami w ogóle nie może się równać z żadnym z nich, bo po prostu zużywa dużo więcej pamięci, dużo więcej czasu procesora na samo przetworzenie tych metadanych. Wszystkie trzy frameworki pod spodem korzystają z reaktywnego serwera sieciowego i pozwalają na asynchroniczne I/O. I czwarta wspólna cecha to to, że wspierają GraalVM-a i transformację do natywnych binarek i uruchamianie aplikacji jako natywne binarki. Okej, dobrnąłem do końca, troszkę przedłużyłem o 5 minut, bardzo przepraszam. Czas na Wasze pytania. Właśnie mi się wydaje, że nie przedłużyłeś, chyba idealnie w czas. Pytanie mam na razie jedno, może jeszcze dojdą w czasie Twojego odpowiadania. Czyli mam rozumieć, że dojdzie do zamiany GVM w GraalVM? To gdzieś z początku wykładu pytanie jest. To znaczy, tak, ale nie. Trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę. Cały czas Oracle podkreśla, że to jest na razie to jest projekt badawczy. Tak? To znaczy, oni tam sprawdzają, co się może stać. Nie dają żadnych gwarancji, że zawsze tak będzie. Natomiast no nie wygląda na to. To znaczy efekty, jakie można uzyskać za pomocą GraalVM są bardzo obiecujące. Ja myślę, że nie będzie tutaj problemu. Więc nie sądzę, żeby Oracle chciał się z tego wycofać. Zwłaszcza, że sami oficjalnie jakby mówią, że korzystają z GraalVM-a do budowania chmury oraklowej. Tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Twitter na przykład. Twitter zaczynał jako aplikacja napisana w Rubim w ogóle, po czym został przeniesiony na wirtualną maszynę Java za pomocą JRubiego i nie tylko, ale Twitter bardzo mocno zaangażował się w GraalVM, dlatego że dla nich to są no, konkretne pieniądze, w tym są. I mają swój własny zespół JVM-owy wewnątrz Twittera, który zajmuje się właśnie GraalVM-em i rozwijaniem GraalVM-a, więc to nie jest tylko inicjatywa Oracle'owa w tym momencie. Także ja widzę przyszłość Java właśnie tutaj w GraalVM-ie. GraalVM jako taki to jest w ogóle wtyczka do wirtualnej maszyny Java, więc można używać z istniejącymi wirtualnymi maszynami, można korzystać z buildów, które oni dostarczają, ale
Widzę przyszłość tutaj. Okej, widzę pytania. Spring Boot umrze? Ja myślę, że się dostosuje. To już się dzieje. Spring Boot już tam zaczyna jakby na razie eksperymentalnie wspiera kompilację do natywnej binarki na przykład. Myślę, że potrzebował takiego nacisku właśnie ze strony tych trzech frameworków, żeby no, zmienić pewne rzeczy, żeby rozwiązać pewne problemy. Więc czy Spring Boot umrze? Nie wiem. Podejrzewam, że raczej nie, dlatego że no, to jest mnóstwo jest ludzi, którzy mają doświadczenie w Spring Boot, prawda? I to nie jest coś, co zaginie. Ale nacisk jest tak, na rozwój i to jest fajne, że jest ta konkurencja, która powoduje, że nikt nie stoi w miejscu. Jak z licencjami pokazanych rozwiązań są bezpieczne do użytku komercyjnego? Wszystkie trzy frameworki, o których mówiłem, są open source'owe. GraalVM ma licencję Oracle'ową, tak? I są dwie wersje tej licencji. Jest licencja Community, gdzie w zasadzie no, ona nie jest chyba licencją zgodną z open source, w tym sensie, że nie wszystko jest otwarte, natomiast jest darmowa. Jest licencja Enterprise, gdzie trzeba Oracle'owi oczywiście zapłacić. Tam są jakieś dodatkowe optymalizacje włączone, jakieś super lepsze możliwości, natomiast no, jest wersja darmowa. Jak dojrzałe są te projekty? Czy używacie ich na produkcji w Atlassianie? Nie, na produkcji nie używamy. U nas wewnętrznie korzysta się ze Spring Boota i to jest rekomendacja. Natomiast zobaczymy, może to się będzie zmieniało. No, wszystko żyje. Nie? Jak byś ocenił wsparcie techniczne i społeczność Micronauta? Duża, mała, aktywna, pasywna? Ja myślę, że jeśli z tych trzech frameworków Micronaut jest najbardziej obiecujący z tego względu, że to jest najstarszy z tych trzech projektów. Jest najdłużej na rynku. Społeczność jest dość, może nie tyle, nie jest tak duża jak społeczność Spring Bootowa, natomiast jest bardzo aktywna. Jest Slack Micronauta, nie Slack, przepraszam, Gitter. Ludzie tam cały czas się udzielają. Bardzo ludzi związanych z Groovy udziela się właśnie w środowisku micronautowym, dlatego że Grailsy, czyli ten framework oparty o Groovy'ego do trzaskania krudów, on też korzysta z micronauta. Okej, okay, było pytanie, jak interpretować ticket wrzucony wyżej? No tak, ten ticket jest o tym, że usunięcie Graal Just-in-Time Compiler i AOT, ono dotyczy JDK, to znaczy to jest chodzi o to, że to jest osobny projekt i GraalVM dalej jest rozwijany. To Piotrek Piasecki pytał o coś takiego, jak interpretować ten ticket. To znaczy, że to są dwa różne zespoły po prostu i GraalVM nie jest częścią OpenJDK po prostu. Okej. Okay. Widzę, że więcej pytań nie ma. Aha, jeszcze widzę jedno ostatnie pytanie. Mówiłeś, że projekt ze Spring Boota można użyć bezpośrednio w Micronaucie, czyli przeniesienie dojrzałego już projektu zbudowanego na Springu nie jest tak bardzo kosztowne. Tak, tak właśnie o to chodzi. To wynika z doświadczenia ludzi, którzy pisali Micronauta, że oni mieli bardzo dużo takiego legacy code Spring Bootowego i oni chcieli go przenieść do Micronauta, więc w zasadzie to jest tylko rekompilacja w większości przypadków. Okej, okay. Teraz to już chyba naprawdę byłoby tyle. Widzisz, z jednego pytania zrobiło się 7 i chyba jeszcze jedno wyłapałeś na czacie, chyba nawet 8 ich było. Także dyskusja była zacięta, dziękujemy bardzo za prezentację i za rozjaśnienie tych tematów, o które dopytywali uczestnicy. No i tyle chyba. Bardzo dziękuję za wasz czas.